Cześć chłopaki i dziewczyny, jak zwykle Michał z Władek Team. Dzisiaj jesteśmy w naszym klubowym biurze, tak jak widzicie z tyłu mamy tam jakieś puchary zdobyte przez zawodników Władek Teamu. Tam jest jeszcze druga półka i trzecia, wy wszystkiego nie widzicie i może i dobrze, bo byście troszeczkę czuli się może zawstydzeni. A to taki żarcik. Słuchajcie, dzisiaj za chwilę udamy się do sklepu wędkarskiego Red, żeby szef tego sklepu Witek pokazał nam, co najczęściej kupują wędkarze, jakie blaszki, pierdółki. Ja tylko dodam od siebie jedną rzecz, bo może nie jestem jakimś wybitnym trociarzem, ani nie wiem, beloniarzem, ale coś tam o tym wiem. No na przykład teraz w weekend zdobyłem drugie miejsce w belonadzie w Pucku, gdzie się w woderach wchodzi do wody i spinninguje, więc no jakieś tam doświadczenie, słuchajcie, mam, nie jestem człowiekiem z przypadku. Za tydzień mamy tą belonadę ogólnopolską, gdzie łowimy z łódek dryfujących, wiecie, tam elita w zasadzie się zjeżdża zawodników. W zeszłym roku ja indywidualnie byłem piąty, więc też jest dobrze. I zdradzę Wam jeden sekret. Obojętnie w zasadzie jaką przynętę kupicie, wymieńcie sobie kotwiczki. Kotwiczki możecie wymienić na w zasadzie no, jakiekolwiek. Nie używajcie tych największych. Tam może do 30 mm rozwarcia użyć kotwiczki, ale nie. Nie używajcie tych największych. One się na belony na pewno nie sprawdzają. Ja tutaj widzicie mam jedynki. One są i tak trochę większe niż standardowo te używane w różnych tam naszych blaszkach, ale warto zainwestować w ostre kotwiczki, bo naprawdę ten pyszczek tej belony jest taki, a nie inny i musi się gdzieś tam zahaczyć ta kotwiczka, ona się musi gdzieś tam wbić w okolicach tej głowy, dlatego to jest taka moja drobna rada. Jeżeli chodzi o ten film, który za chwilę zobaczycie, część tego filmu to jest takie pudełko, które później jest losowane w prezencie od sponsora. To losowanie już było. Możecie sobie zobaczyć tamto losowanie, jak ono przebiegało, ale tutaj zobaczcie, macie teraz aktualnie w tle przekazanie tego pudełka i przekazanie tego całego dobra naszej koleżance klubowej, która no, jest z głębi Polski, no ale no, uśmiechnęło się do niej to szczęście, wygrała to całe pudełko, tą masę tych blaszek z przeznaczeniem na troci belonę, także brawo dla tej juniorki z Władek Teamu, a my lecimy do sklepu wędkarskiego Red. Panie Witku, zacznijmy może od tego, od tej dolnej półki cenowej. Co najczęściej właśnie wędkarze kupują na te trocie? No, często się też zrywają nam zestawy, więc no, z samego początku nie warto może atakować za 30 zł przynętami, nie? No nie, dokładnie. To właśnie jest. Część wędkarzy tutaj jest wierna tym tanim przynętom, część tutaj jest jednak tym lepszym, ale efekty mają jedni i drudzy podobnie. Wiara w przynętę czyni cuda. Z takich tanich przynęt, jeśli mówimy o troci z brzegu, no to na pewno Tabiasy Jacksonowskie. To jest tam przynęta w granicach 10 zł aktualnie. Jest tam paleta z 7-8 kolorów, które to już od lat jest taka sprawdzona przynęta. Okay. Takich jeszcze tańszych przynęt. Będzie też cała gama też przynęt jacksonowskich, akurat bo oni dosyć fajne te przynęty robią. I tam w granicach 5-7 zł mamy naprawdę dużo tu przynęt do wyboru w różnych kolorach, chociaż tu będzie srebrny i taki niebieski, to będzie się nam najczęściej sprawdzał czy na trociach, czy na belonach. No ale też mamy takie przynęty trochę tańsze, 4,50, mamy jakieś tutaj przynęty mikadowskie. Takie imitacje Tobiasza, jacksonowskie, no to wszystko jest tam w granicach tych paru złotych i na to wszystko możemy troć czy belonę złowić. Mhm. One mają takie dodatkowe czerwone takie ogonki plastikowe, to niektórzy to odpinają na troć. Tak, no to są dwie szkoły, jedni twierdzą, że to pomaga, inni przeszkadza, tak jak zresztą ogonki przy szczupakowych riperach też. Jedni lubią czerwone, drudzy wręcz nienawidzą, także to
jest różnie z tym u wędkarzy. Czyli to raczej upodobanie samych wędkarzy, bo ryby, dla ryby nie ma to chyba znaczenia, co? Dla ryby to nie ma znaczenia, aczkolwiek tak jak się spojrzy po tych przynętach, to większość te czerwone gdzieś tam ogonki ma. No to chyba producent założył, że zawsze można ściągnąć, ale jak nie ma, to może nie kupią, co? No dokładnie, może tu też coś w tym jest. Czyli tu byśmy mieli te najtańsze po tej stronie. Czy takie typowe łyżki też się stosuje? To znaczy akurat tu na Belonie wiem, że ludzie też na to łowią i też mają efekty, aczkolwiek nie jest to klasyczna przynęta belonowa, bo klasyczna przynęta belonowa to będzie błystka, smukła, wąska, gdzieś tam nie za bardzo wygrzbiecona, która nie będzie jakiejś tam miała takiej ostrej pracy w wodzie i to będzie taki klasyk, ale wiem, że nawet na zwykłą algę, czyli przeciwieństwo takiej przynęty też można tą rybę złowić. Belony, a troć? No troć to raczej nie, to tu będziemy się trzymali raczej tego schematu wąskiej wahadówki czy takiego woblera bezsterowego. Troć się odżywia gdzieś tam tym tubisem, szprotem, śledziem, także te przynęty będą imitować te organizmy. Dobrze, tutaj mamy te tańsze przynęty, tam około 7-10 zł. Czy zastosowanie droższej przynęty daje nam prawdopodobnie, tak według mnie, dalszy rzut, bo one są przeważnie, te przynęty, troszeczkę inaczej zbudowane, bardziej ułowiane, a oprócz tego coś te przynęty nam jeszcze są w stanie zaoferować? No tak, no trochę na pewno ciekawszą pracę, gdzieś tam mają jakieś takie patenty, które gdzie indziej może nie są spotykane. To rozłożenie tej masy też jest takie, że ta przynęta daje leci, kolorystyka jakaś tam bardziej trochę może wyrafinowana. No i też jak ktoś wyda trochę więcej, to jakaś ta wiara może jest też lepsza, w tą przynętę większa. No. Z droższych przynęt to takie jest popularne może przed laty, chociaż cały czas na nie ludzie łowią, takie jędzi fantomy z taką sztuczną muchą na kotwiczce, takim chwostem, też fajne przynęty. Z degi różne rodzaje, bright czy takie slasze, imitacje tubisa. Z degi takie też woblerki bezsterowe, ala te Jacksony, tabiasze. Tutaj takie nowe modele, też nowe kolory. Co tu mamy jeszcze teraz na tej półce? Będziemy mieli Hanseny, to jest bardzo popularna przynęta, która tam kosztuje 11-13 zł. Różne modele są tego, dużo też ludzie tego kupują, muszą na to coś łowić. No a te Hanseny to tak wygląda jak takie małe pilkery, nie? Już. Tak, no to tu mamy też różne modele, ale takie małe pilkerki z jakimś tam rantem takim prążkiem ząbkowanym, także tu jest kilka modeli, które różnią się powiedzmy trochę pracą od siebie. Tu jest taki jeszcze powiedzmy średnio wyższej półki, to takie nieśmiertelne abutoby, które też mają cały czas swoich zwolenników. Różne kolory, bardzo fajne są te kolory, różne też gramatury, 28 gram, czyli taki najczęściej poszukiwana gramatura, która powoduje, że ta przynęta naprawdę daleko leci. Potem 40 gram, 60 gram, gdzie to jest używane już przy trollingu, przy ciągnięciu przynęty za łódką. Tutaj Solf Krokeny, już co prawda coraz mniej ich jest, bo ta firma nie ma dystrybucji już w Polsce, ale to też jeszcze 3-4 lata temu to był taki hit wśród morskich łowców troci. Czy jakieś przynęty z jakimiś kulkami, grzechotkami, to ma sens? Nie, osobiście się nie spotkałem, żeby ktoś tam twierdził, że coś to daje, ale to dzisiaj klient szukał akurat twistera na dorsze, który po dotknięciu zapala się, także szukają różnych patentów. No. No i tutaj, jak już jesteśmy powiedzmy przy tych Solf Krokenach, no to takie najnowsze przynęty, które gdzieś tam się pokazały rok czy dwa lata temu, skandynawskie Westin Kinetic, zwłaszcza taki model Great Heron, który jest w iluś tam odmianach kolorystycznych, w kilku wariantach też wagowych i to jest takie coś powiedzmy, co ma coś w sobie i działa na pewno. Taki kolor Green Sardine to był taki ubiegłoroczny hit, to praktycznie te kolory się tylko sprzedawały. Tegoroczna wiosna to był taki pomarańcz marchewkowy, bardzo fajny kolor. A ostatnio no to już naprawdę różne kolory się sprzedają i na różne łowią.
i to działa. Aczkolwiek ostatnio klient mówił, że rzucał tym wszystkim obok gościu steł, łowił jacksonowskimi tymi tabiaszami i miał lepsze wyniki, także to tak też jest. Jeżeli chodzi o gramatury, to my musimy jakoś uważać z tymi gramaturami, ciężej się łowi cięższymi przynętami, one mają jakieś inne spektrum ruchów? To znaczy, no na pewno takie lżejsze przynęty, tu mam taki klienci tacy bardziej wyrafinowani, może ci trociarze, to tu nawet używają przynęt 13-18 gram gdzieś na cienkich plecionkach, które tą, mają tą lepszą pracę trochę w wodzie, w opadzie w ogóle. Na czym cięższa przynęta, tym ta praca będzie już taka bardziej wymuszona trochę. Okej, i będziemy powoli napełniać to nasze pudełko, pudełko, które weźmie udział też w losowaniu. I tutaj taka ciekawostka, te przekładki są antykorozyjne, tak? Tak, to jest pudełko Flambau. Jest różne są modele tych pudełek, różne wielkości i one mają, charakteryzują się, że mają takie przekładki niebieskie nasączone jakimś takim antykorozyjnym składnikiem, które powodują, że te przynęty morskie nam tak szybko nie rdzewieją, kotwice i błystki. Tu zaczniemy może od takiej gdzieś tam najtańszej przynęty jacksonowskiej, taka imitacja tobiasza, w miarę taki kolor fajny. Dokładamy jedną taką, podobna grupa cenowa, to już bardziej taki śledzik niebieskawy, to nam się sprawdzi i na trocie i na belony na pewno, bo belony to oprócz srebrnego, to dodatki jakieś niebieskie, zielone jak najbardziej się sprawdzają. Wtedy taki klasyk, o który klienci najczęściej pytają, to jest taka jacksonowska ukla dzielona, czyli z jednej strony ma taką łuskę na całości, z drugiej jest gładka i to w zasadzie w tym momencie najczęściej sprzedawana błystka, dwójka albo trójka. Ona może biła tą błystkę, która się sprzedawała 2 lata temu, czyli taka ukla holo, holograficzna. No tego szło naprawdę setki albo tysiące. To dokładamy to. Dołożymy jeszcze takiego klasyka, czyli Abu Tobi. Tu gdzie był taki fajny, miedziany kolorek. Miedź też bardzo często jest poszukiwana, w ogóle w trollingu fajnie się to sprawdza. Ale to na troć bardziej, czy na tą belonę naszą? To i na troć, i na belonę. To, chociaż bardziej to z przeznaczeniem na troć bym tu optował za tym. Teraz trochę taka z tych trochę lepszych przynęt, tu dołożymy może takiego fantoma z tą muchą. Takim żółto-fioletowym poblaskiem. Podobno ten kolorek się fajnie sprawdzał. Tutaj już jesteśmy na dole, to te tabiasze, no tu akurat jest dylemat, który kolor dołożyć, bo wszystkie się sprzedają i na wszystkie ludzie łowią i to też jest kwestia jednego sezonu sprawdzały się te tak zwane marchewki, jednego te czyste, w zeszłym roku bardziej te zielone, właśnie takie tygrysy zielone, to był przebój. Także co byśmy tutaj nie włożyli, jest szansa na rybę. Teraz z takich trochę tutaj lepszych przynęt, a to damy jeszcze takiego Hansen Pilgrim, to będzie bardziej taka może przynęta do trollingu. Srebrna z niebieskim i troci belona w to na pewno nie pogardzi tą przynętą. I tu z takich lepszych, to z tego Solf Krokena. Jaki tu kolorek jeszcze dołożyć? A może taki stare srebro, powiedzmy, jakby była jakaś słoneczna pogoda, czysta woda, może coś takiego. Z tych Gret Heronów to damy, tak jak mówiłem, te kolorki, które się na pewno sprawdzały. I tu jeszcze ten taki nowy kolor, czyli taki miedziany lekko. Takie 3 dołożymy przynęty. Jak jesteśmy przy tematyce przynęt, to nie można zapomnieć też o przynętach Adama Kaczmarka, czyli tak zwane rewy. Na pewno każdy, kto tam łowi na zatoce, zna te przynęty. Klasyczny taki kształt, taki jak powinien być. Czysta i z taką nakładką
te z nakładką to taka trochę bardziej wyrafinowane, lepiej się to sprawdza podobno, aczkolwiek jedne i drugie na pewno coś złowią. Może coś jeszcze z takich danych przynęt trollingowych, to tu te akurat nowe przynęty, takie Toby Salmo. Bardzo te kolory są takie naprawdę fantazyjne i kuszą, jak nie rybę, to wędkarza na pewno. Tu jeszcze dorzucimy przynętę, do której jakoś tam mam słabość, bo na nią parę ryb też mi się udało złowić. Dega Bright, taka w takie holograficzne paski, albo była też w takie kropki. Mnie się akurat to osobiście sprawdzało. Ale to już trociowa taka na wczesną wiosnę. A jeszcze tu dołożymy taką klasyczną przynętę do trollingu. Belonowo-trociowego. Ona jest o tyle fajna, że z drugiej strony ma taki pasek czerwony, jedne mają niebieski i to jakiś tam powoduje może trochę lepsze branie.